Cześć, ze strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku zrobimy wielki test. Skonfrontujemy sobie nowego zadymiarza Stu ze wszystkimi dostępnymi zadymiarzami w grze. Kiedyś tego typu odcinek nagrywaliśmy na kanał JJK, gdzie skonfrontowaliśmy ze sobą dwie legendy, Sandy oraz Leona. Było to ponad rok temu, więc moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, która legenda okazała się lepsza, no to tutaj w karcie, nie, tutaj w karcie macie przypięty filmik, więc odsyłam was do niego. A w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszych testach pomoże mi Panda. Kiedyś tego typu odcinek nagrywało się ponad 3 godziny, bo trzeba było znaleźć się na mapie, wybić wszystkie boty, uważać, żeby nie podnieść Power Cubesa i dopiero się skonfrontować. A teraz, moi drodzy, mamy Map Editor, więc jest to mega proste. Tworzymy prostą mapkę, wyłączamy boty i od razu się klepiemy 1v1. Więc, moi drodzy, umówmy się w ten sposób. Jeżeli pod tym filmem stawicie 10 tysięcy łapek, no to jak wyjdzie nowy zadymiarz, też go skonfrontujemy ze wszystkimi dostępnymi zadymiarzami w grze. Teraz standardowo, jak co odcinek, chciałem ogłosić wyniki konkursu na 2 razy Megaboxa. Te dwa krótkie filmiki podesłali moi widzowie, którzy robią zakupy z kodem Farel. Ja wam dziękuję ślicznie za wsparcie. Sprawdźcie koniecznie swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem wam kody PSC o wartości Megaboxa. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com. A jeżeli twój krótki filmik się pojawił mi na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kodzik PSC o wartości Megaboxa. Moi drodzy, chciałem was tylko jeszcze zaprosić na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Ja dzisiaj na sobie mam na przykład taką zwykłą, basicową koszulkę. Może komuś się spodoba, dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się, czy wam się nie podoba, a ja teraz już nie przedłużam. Zaczynajmy dzisiejszy odcinek.
Powiem wam szczerze, moi drodzy, że nie sądziłem, że Stu wypadnie aż tak dobrze na tle wszystkich postaci, czyli ta postać będzie dosyć ciekawa. Ja sam osobiście nie mogę się już doczekać, kiedy ona zostanie dodana do gry. Z tego co mi wiadomo, niestety update został przełożony ze względów technicznych. Supercell ma jakieś problemy, więc musimy troszeczkę jeszcze poczekać na aktualizację. Mam nadzieję, że ze wszystkim szybko się uporają. Ja wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Wbijajcie na kanał Pandy. Link do Pandy oczywiście macie w opisie. Zapraszam też wszystkich jeszcze raz na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia jest wręczane własnoręczne, podpisane przeze mnie zdjęcie oraz JJ-ki, więc jeżeli ktoś z was lubi takie gadżety, no to polecam serdecznie sprawdzić oferty Pixyshopu, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!